doktoranci we wspólnej szkole doktorskiej. To jest przyszłość rozwoju Politechniki Śląskiej jako uczelni badawczej. To jest ważny element realizacji strategii uczelni badawczej. To jest również przede wszystkim na rybek, to jest możliwość pozyskiwania przyszłych kadr akademickich zarówno dla Politechniki Śląskiej, jak i dla wszystkich instytucji, które tworzą wspólną szkołę doktorską. Bo chciałbym przypomnieć, że wspólna szkoła doktorska w Politechnice Śląskiej jest takim unikatem nawet w skali kraju, bo jest to wspólnie prowadzona szkoła przez Politechnikę Śląską, przez Instytuty Polskiej Akademii Nauk, przez Główny Instytut Górnictwa, a także Narodowy Instytut Onkologii. Zatem tych dyscyplin reprezentowanych w szkole jest bardzo wiele, co też nam umożliwia realizację interdyscyplinarnych badań. Przyjęliśmy w tym roku w programie podstawowym 104 doktorantów i w programie wdrożeniowym 62. Czyli ta liczba około 170 nowych doktorantów nam przyszła obecnie. W całej szkole będziemy mieli około 660 doktorantów. Muszę powiedzieć, że jest dość równe rozłożenie między dyscypliny. Rzecz jasna, takie dyscypliny jak architektura czy zarządzanie mają troszeczkę mniej, ale te wszystkie dyscypliny z grupy dyscyplin ścisłych, typowo inżynierskich, to mniej więcej po kilkunastu zwykle doktorantów z każdej dyscypliny jest przyjętych. Ja zaczynam w zasadzie od nowa. Ja tu przez chwilę byłem na doktoracie w zwykłym trybie, teraz przechodzę na tryb wdrożeniowy. I zacząłem to dlatego, że w zasadzie w mojej firmie nie da się nie mieć doktoratu, bo robimy kosmos. Jestem z firmy Kappa Labs, my robimy polskie satelity. No i to są rzeczy, których nikt nie robi, więc z definicji zrobienie narzędzi, których nikt nie posiada, to jest robienie doktoratu. I uznałem, że troszkę szkoda nie wykorzystać tej okazji. Podjęłam działania w kierunku projektu z dziedziny nauk o zarządzaniu i jakości. Tematem mojej pracy doktoranckiej będzie systemowe zarządzanie projektami w branży projektowo-inżynieryjnej. Mój projekt został zaakceptowany, bardzo pozytywnie oceniony. Zaciekawiłam moim konspektem tutaj zarówno ministerstwo, bo to jest doktorat wdrożeniowy, jak i samą Politechnikę, więc myślę, że tutaj bardzo szerokie możliwości będą rozwoju w tym kierunku. No myślę, że jednak najważniejszym zadaniem, które przed nami stoi, to jest wprowadzenie w praktykę umiędzynarodowienia, ponieważ hasło umiędzynarodowienia studiów szkoły doktorskiej obowiązuje już od paru lat, ale rzeczywiście z roku na rok ta sytuacja zaczyna przybierać większe rozmiary. Proszę zwrócić uwagę, że wśród przyjętych doktorantów ponad połowa w tym roku to są doktoranci zagraniczni, więc konieczność przejścia praktycznie na wszystkie zajęcia po angielsku, konieczność prowadzenia dzisiaj, po raz pierwszy Państwo zobaczycie inaugurację po angielsku, bo nie możemy już ignorować faktu, że prawie połowa naszych doktorantów to są doktoranci zagraniczni.